Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych przez marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 roku, do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 roku została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z SARS-CoV-2. W której zawieszone zostały obowiązki informacyjne, wynikające z przepisów kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych oraz przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Zawieszone zostały też kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalania wzoru karty do głosowania i zarządzania druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania. Sprawiło, że głosowanie w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 roku nie może się odbyć. Jednocześnie, wyjaśnia PKW, nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, takie jak Przygotowanie spisów wyborców przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza. Lokale wyborcze w najbliższą niedzielę pozostaną zamknięte.